Moją gościną będzie Paulina Klepacz, prawdziwa seksualna wariatka. Będzie dużo o seksie i nie tylko. Pora na dziewczyńskie rozmowy, czyli Girls Talk. Właśnie, Paula, ty jesteś ekspertem, bo... Ekspertką, tak, bo ty lubisz te... Tak, jesteś moją gościną, ekspertką i w ogóle... Feministką. No tak. I powiedz, Paula, feministką, czyli co? Bo każdy by powiedział, to znaczy, że się nie golisz i ogólnie... No bo to są stereotypy. Jak ja się przedstawiam, najpierw mówię, że jestem feministką, potem, że jestem dziennikarką na przykład, nie? I uważam, że tak trzeba, żeby ludzi oswoić z tym. No bo ludzie znowu słyszą feministkę, o Boże, nieogolona, nie taka, nie taka. Są różne osoby. Można się golić, można się nie golić. To dzisiaj mamy po prostu możliwość, to jest nasz wybór. Ale mamy ten wybór? No i mam nadzieję, że mamy. No właśnie. Tylko, że właśnie, no oczywiście też mamy w głowie, czasem sama siebie cenzurujemy. Ja pamiętam, jak pierwszy raz ogoliłam nogi, nie wiem, w podstawówce być może już, bo wydawało mi się, że tak trzeba, że dziewczyny golą nogi. Widziałam, że mama goli, reklamy golarek to sugerowały. Ja nie zadałam sobie pytania, czy ja chcę ogolić, po co ja to robię, tylko to zrobiłam z automatu, jak się pojawiły włosy pierwsze, nie? No, dopiero później do tego doszłam, że to było coś takiego, co było w mojej głowie, co narzuciła mi taka, nie inna kultura. No, ale dlatego dzisiaj o tym mówimy, dziewczyno, że owszem, możesz sobie, nie wiem, zrobić usta, możesz sobie ten, jeśli tego chcesz, jeśli coś ci to konkretnego da, ale żeby to był twój wybór, tak? A nie robisz tego, bo wszystkie dziewczyny to robią, bo jest taki ideał piękny. Więc w zasadzie jest o równości i dzisiaj włącza się w to w ogóle wszystkie mniejszości. Równość kobiet i mężczyzn, równość osób homoseksualnych i tych heteroseksualnych, tak? A myślę, że jakby się zapytać o ludzi na ulicy jakichś tam randomowych, no to co druga osoba odpowiedziałaby, że feminizmy są kobiety nienawidzące mężczyzn. Ale jako seksualna wariatka ty robisz naprawdę fajne i poważne rzeczy. No i właśnie. To jest tak z tym seksem. To jest jakaś idea, czy to jest bardziej fascynacja? Ja myślę, że ani idea, ani fascynacja. Ja mam takie poczucie już z domu wyniesione właśnie, że seksualność to jest nieoderwalna część życia każdego z nas. Możemy seks uprawiać czy nie uprawiać, ale to, że mamy płeć, że jesteśmy jakby nie było od dziecka seksualni, no to wpływa na nas, wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi. I właśnie zaczęło to się w domu, kiedy u mnie rodzice, jak zadałem jakiekolwiek pytanie z tej seksualnej sfery, odpowiadali mi szczerze. Jakaś nagość, która się pojawiła, nie było problemu. Książki o seksie, jakieś albumy z aktami stały na wyciągnięcie mojej ręki i mogłam sobie z tego korzystać. No i zaczął się okres, nie wiem, szkoła podstawowa, gimnazjum. Zaczęły do mnie przychodzić koleżanki, no i zainteresować się siłą rzeczy też takimi pozycjami na płucach. Może twoi rodzice pokazywali, gdzie są narządy płciowe? Nie, otwierałyśmy atlas taki anatomiczny, była też encyklopedia dla dzieci. No ale wiesz, one były w szoku, że u mnie coś takiego nie, jest, no, a u nich w domu nie było. Szok. I ja nie wiedziałam tego. Ja właśnie w konfrontacji z tymi rówieśnikami, rówieśniczkami i rówieśnikami zdałam sobie sprawę, że to właśnie moi rodzice nie są, znaczy oni są normalni, ale że w innych domach tak nie ma. No i gdzieś to we mnie tak zostało. Czym, wiesz, miałam więcej lat, czym więcej czytałam, to widziałam, że właśnie nie ma edukacji seksualnej, że ludzie mają problemy, żeby rozmawiać o seksie. Nawet, wiesz, są w związku, uprawiają seks, a komunikacja szwankuje. Że już uprawiają seks, ale nie są zadowoleni, bo nie są w stanie sobie powiedzieć, jakie mają potrzeby. W którymś momencie, wiesz, tu dziennikarstwo, tu pisanie, no i tak się stało, że zaczęłam pisać o seksie właśnie. Pytać różnych seksuologów. Założyłam z dziewczynami, przyjaciółkami Girls Room, czyli magazyn feministyczno-erotyczny. No i tak, no i jestem. I tutaj znalazłaś taki jakby, no, można powiedzieć, obszar, temat tego seksu, gdzie to nie ma na celu oburzanie czy prowokacja, bo ty tego nie robisz. Dlatego ja się, wiesz, mogę podśmiechiwać tam seksualna wariatka, no bo ten, wiesz, widzę, jak o tym mówisz, jak słowo cipka jakby sprawia, że się cała uśmiechasz, ale to nie jest tak naprawdę, to nie są takie głupotki, tylko ewidentnie to jest misja twoja, to jest twoja misja i tak powstało właśnie Girls Room. I teraz chcę, żebyś mi powiedziała właśnie, jaka jest misja dokładnie tego Girls Room, co wydajecie ty, bo ja jestem ciekawa, co te dziewczyny do was piszą, czego im głównie brakuje. No więc my chciałyśmy iść bardziej taki właśnie erotyczny magazyn, inspirować do rozwijania swojej seksualności, ale kiedy wydałyśmy pierwszy numer, zadałyśmy czytelniczkom pytanie, a co wy byście chciały w sumie konkretnie dowiedzieć się o seksualności i seksie? No i one zaczęły pisać, faktycznie zostały się zasypane po prostu mailami. No i okazało się, no, że brakuje po pierwsze tych podstaw, czyli inicjacja seksualna, okres, stosunek seksualny w czasie okresu, tak? Krwawy seks w cudzysłowie.
błona dziewicza, mit związany z błoną dziewiczą, różne konstrukty kulturowe, stereotypy, no w zasadzie wszystko. Więc zaczęłyśmy po kolei odpowiadać na potrzeby tych dziewczyn, opisywać. I z jednej strony tak jak powiedziałaś, że właśnie my podchodzimy poważnie do tematu, konsultujemy z ekspertami. Tak, dokładnie. No wiesz, jesteśmy dziennikarkami, nie mamy wiedzy medycznej i tak dalej, więc to jest podstawa, żeby to skonsultować. Ale też chcemy mówić do tych dziewczyn tak bardzo otwarcie, bezpośrednio. I też czasem śmiesznie, no bo seksualność to jest poważna sprawa, bo to jest zdrowie seksualne i tak dalej, trzeba o to dbać, ale też bardzo dostarczająca wiele przyjemności i frajdy sfera, więc trzeba tu wyważyć. Jest sytuacja ostatnio, jeżeli chodzi o sekset i jeżeli chodzi o Anię Rubik. I jakby ja wiem, że ty też miałaś spotkanie z Anią, ja wiem, że dokładnie wiesz, na czym polega ta idea, podręcznik, wszystko, ale jedno jest pewne, wszystko super, wszystko fajnie, ale ten podręcznik jest w Empikach, a spotkania, które się odbywały, były w Warszawie i w dużych miastach. Mhm. I teraz chcę przejść do tego, co mi zawsze opowiadasz, czyli twojego największego marzenia, cipkowozu. Czym się ma cipkowóz różnić i ta idea, misja cipkowozu od takiej właśnie kampanii Sekset? No cipkowóz to jest takie marzenie mojej dziewczyn z redakcji, żeby pojechać w Polskę, ale faktycznie pojechać do tych nawet małych miejscowości, najlepiej w jakiejś obstawie seksuolożki fajnej, żeby pokazywać dziewczynom anatomię ich narządów intymnych, żeby przede wszystkim odpowiadać na ich pytania, bo wiadomo, że owszem, możemy dostarczyć pewną porcję wiedzy i super, że Ania Rubik to dostarczyła. Ten podręcznik jest w bardzo demokratycznej cenie, więc można go sobie za kieszonkowe faktycznie kupić. Ale... Tylko ci, Paula, powiem, że kupiłam ten podręcznik swojej siostry czytecznej, bo u nas na Podlasiu. Mówi się siostra czyteczna, nie kuzynka. Byłam zszokowana, co też jest dziwne, że byłam zszokowana, czyli mnie też szokują takie rzeczy, że następnego dnia przyszła, bo to było, dałam jej to na święta i przyszła na Boże Narodzenie i mówi do mnie: Karolina, ale ja wszystko wiedziałam i myślę, i wiesz, a ja zszokowana, skąd? A ile ma lat? No 17, ale no, dla mnie to jest dziecko dalej, rozumiesz? Okej, no ale jak ma 17 lat, no to już ma gdzieś za sobą te najważniejsze przemiany okresu dojrzewania. Mówi się, że jest internet, wiesz, jest internet, no właśnie ten internet, to jest i dobre i złe. Jak wiesz, gdzie szukać i znajdziesz dobre informacje, bo jest strona grupy Ponton, edukatorów seksualnych, Sekset też ma stronę, no to się dowiesz, tak? No ale też to, co w dzieciństwie... doświadczyliśmy, przeżyliśmy to, jak do nas mówiono o seksie, no to wpływa nam totalnie w mniejszą większość. Czyli nie zostawiać takich no nie. sytuacji. Ja też dostosować do wieku, ale rozmawiać o seksualności, budować tą taką nić komunikacyjną, bo potem wiesz, jak powiesz, a nie jesteś za mały, czyli żeby mówić, rozmawiać że dziecko w brzuszku, o seksie. A nie z bociana i z kapusty. No, na przykład, albo jak dziecko zapyta, co to są, wskaże na prezerwatywy w sklepie, to nie, że kłopot, tylko że fajna podstawa, żeby zacząć jakąś tą rozmowę. Oczywiście znów dostosowaną do wieku, bo jak jeden raz, drugi powiesz dziecku, nie, to jeszcze nie czas, to ono się dowie, bo będzie ciekawe, dowie się od... Zakazany owoc. Tak, zakazany owoc, plus będzie miało od razu poczucie, że z rodzicem o tym nie porozmawiam, plus, że coś jest nie tak z tym tematem. Do wstydu, do nie wiadomo czego. To prawda, to ja pamiętam nawet jak byłam młodsza, zawsze w momencie, kiedy był jakiś film i jak dochodziło do zbliżenia, już nie mówię, że ktoś się całował, ale wiadomo, do zawsze seksu? Mój tato przełączał. O. I ja też tak miałam, że pamiętam sobie głowie, co tam się zadziało, co to było. Tak. Dobra, ale Paula, chcę do cipkowozu, czyli jest Sekstet, idzie na Polskę, to jest dobra kampania, to jest bardzo dobre uświadamianie. No dobra, a cipkowóz jest, rozumiem, mniejsze, jeździsz po Polsce, tak. Ale będziesz jeździć też po małych miastach, no, tak? Myślę, że to jest właśnie potrzeba, no, ale, żeby no i teraz, tam Paula, pojechać. Tak, jak ty tam pojedziesz, powiedz mi, tak? Bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, że wjeżdżasz do, nie wiem, Łomży, Ostrołęki albo, nie wiem, Cibory, Kołaki, bo takie też są wsie i mówisz no siema. Jakby no, jak? To trzeba jednak zaanonsować wcześniej, że się no przyjdzie. To, i, no wiesz, i czy w mediach społecznościowych, ale po pierwsze dogadać to oczywiście, bo nie możesz sobie postawić czegoś na ale w środku ty miasta czy w szkole. Wójtowi, musisz staroście? Się dogadać właśnie z władzami, ale czy jak? Z konkretnymi szkołami. No bo wiesz, no jak? No Paula, że chcę rozmawiać o seksie, że nie ma edukacji seksualnej, a ja chcę zrobić coś. A jak oni powiedzą, że nie? Bo nie. No, są różne sposoby. Będziesz jak ci antyaborcjoniści powiesisz po prostu cipkę na całym mieście. No, ale to też trzeba wskazywać na potrzeby właśnie. Ja myślę, że potrzeba totalnie jest, też to pokazał podręcznik Rubik. I co my widzimy po tym, jak do nas właśnie dziewczyny piszą, zgłaszają się, bo głównie jednak dziewczyny, chociaż chłopaki też. Jeśli na przykład zbierzemy wtedy takie głosy, nie wiem, podpisy od mieszkańców, mieszkanek, czy tam właśnie młodsi, starsi, bo starsi też ludzie, jakby wiesz, oni nie mieli edukacji seksualnej, więc oni też potrzebują. Ja słyszałam, że bardzo wiele właśnie osób dorosłych czyta ten podręcznik i się różnych rzeczy dowiaduje. No to są też braki. Prawda, bo to wtedy wychodzi, kto z jakiego domu jest, jasne. Tak? Tego nie masz, to skąd się masz tego dowiedzieć? Generalnie po tym, jak pisałyśmy
książkę, to zobaczyłyśmy, że ile podstawowych tematów to samo w magazynie. Widzimy, że tematy, które by się wydawały podstawowe, jak ludzie różnie rozumieją, jak jakoś nie rozmawiają o tym, tylko stawiają się po dwóch przeciwnych stronach, nie rozmawiam z tobą, bo ty masz przeciwne poglądy, tak? No ale właśnie, no dlaczego masz przeciwne poglądy? Jaka jest tego baza? Każdy ma jakieś różne doświadczenia. No i tylko rozmowa nam pozwoli dojść oczywiście, do jakiegoś wspólnego tak. punktu. No i tak powstało też Girls Talk, gdzie są różne tematy. Są tematy, które dotyczą biznesu, które dotyczą relacji, które dotyczą samoakceptacji, tolerancji, gdzie mamy różne zdania, gdzie jest ponad 30 rozmówców, którzy mają też różne zdania. No ale właśnie, Paula, wiesz, czego jestem najbardziej dumna, że my wszystkie te osoby wysłuchałyśmy i mimo, że jest totalna rozbieżność, to my to mamy w jednym i pokazujemy, że da się po prostu gadać. I dlatego uważam, że nasza książka jest takim sukcesem, bo nie ma takiego, wiesz, pieprzenia w jedną stronę. O seksie wiemy, o cipce i cipkowozie wiemy, o Girls Talk wiemy, o feminizmie mniej więcej wiemy. To dzięki, Paula. Dzięki. Piątka.